Wielkie nieszczęścia dziejowe od zawsze powodują jakiś taki renesans. Z jednej strony myślenia w kategoriach religijnych, z drugiej strony w kategoriach magicznych. Jest takie powiedzenie jeszcze z czasów I wojny światowej, że w okopach nie ma ateistów. Faktycznie sytuacja nieustannego zagrożenia życia powoduje, że ludzie swoje życie troszeczkę przewartościowują. Nawet ci, którzy tak na co dzień do religii podchodzili chłodno, mogą powiedzieć, a trzeba się wyspowiadać, mogę dostać kulkę, lepiej sobie nie zamykać drogi na tamten świat, nawet jeśli się w tamten świat tak nie do końca wierzy. Natomiast z drugiej strony, w mocno zlaicyzowanym społeczeństwie, które mamy obecnie, gdzie religia jakby schodzi trochę na dalszy plan, jest wykwit myślenia magicznego, że modlić się nie będę, ale może jakiś amulet ochronny by się przydał. I powiem tak, że takich amuletów w internecie trochę się już pojawiło. Pojawiły się też takie propozycje, nazwijmy to bardziej naukowe, w stylu żywność, która chroni przed koronawirusem, suplementy diety, które chronią przed koronawirusem. To jest cała taka, jakby to powiedzieć, z jednej strony wiadomo, są cwaniaczki, które chcą zarobić na wszystkim, z drugiej strony oni odpowiadają na pewną potrzebę. Ludzie wyrzucili ze swojego życia Boga, nie myślą w kategoriach, że religia zapewni ochronę, a jeśli nie zapewni ochronę, to zapewni lepsze życie po tamtej stronie. Natomiast zaczynają wierzyć w rozmaitego rodzaju energię, promieniowania kształtów, amulety ochronne itd. Po prostu natura nie znosi próżni. No, ludzie mają jakąś rodzoną potrzebę duchowości i zapełniają ją z braku religii rozmaitymi śmieciami. Ja osobiście amuletów nie używam, natomiast często się na różnych imprezach pokazuję z czymś takim na szyi. Raz omalnie dostałem w zęby, bo ktoś myślał, że to znak wolnomyślicieli od Palikota. Natomiast to jest taka ciekawostka, którą sobie kiedyś nabyłem. Replika XVI-wiecznego zegarka pierścieniowego. W XVI wieku tak się mierzyło czas. Trzeba było wyjść na słoneczko, złapać promień słońca przez taką małą czarną dziurkę, która tu się znajduje. Promień padał na pierścień, tu można było odczytać godzinę. Pytanie, skoro zasadniczo nie wierzę w amulety, nie stosuję amuletów, uważam się za katolika, dlaczego coś takiego noszę? No ja to noszę dlatego, że to wygląda tajemniczo, zagadkowo, a na konwentach miłośników fantastyki lubię wzbudzać taką pewną aurę tajemniczości. Natomiast powiem to w ten sposób. No, mamy swoje ulubione przedmioty. Problem zaczyna się w chwili, gdy nadmiernie przywiązujemy się do myśli, że przynoszą nam szczęście. Powinniśmy jednak tego szczęścia szukać gdzie indziej.